44 metry wysokości. Do elewacji użyto 10 tysięcy szklanych płyt, na których zobaczyć możemy kadr z pierwszego polskiego filmu, który realizowany był tutaj w Wytwórni Filmów Fabularnych. Zakazane piosenki realizowane były w roku 1949. Double Tree by Hilton. Dziś wielkie otwarcie. Grand opening, czyli wielkie otwarcie, to dla każdego hotelu wydarzenie bardzo uroczyste i bardzo ważne. Otwarcie Hiltona pierwszego, DoubleTree w Polsce, no, powoduje oczywiście, że przygotowania no, muszą być idealne do tego otwarcia i oczywiście sama marka, która wchodzi na rynek polski, a mamy nadzieję, że będzie marką rozpoznawalną. Robi wrażenie elewacja, obok której już przejeżdżałem od dłuższego czasu i się doszukiwałem tych motywów filmowych zakazanych piosenek. Miałem okazję dwa tygodnie temu zajrzeć tu do wnętrza. Funkcjonowała już restauracja i hotel. Widziałem gości, również obcojęzycznych, zadowolonych z tego miejsca. Świetny impuls do rozwoju Łodzi. To cieszy, że udaje się przeprowadzać i realizować takie inwestycje, że daje się namawiać do współpracy światowe marki. No wydaje się, że miastu są potrzebne duże imprezy i naszym celem jest nie tylko przejęcie klientów od konkurencji, ale przyciągnięcie nowych biznesów, nowych konferencji, nowych wystaw. To na pewno będzie magiczne miejsce i to będzie najbardziej filmowy hotel w Polsce, bo utrwala ten łódzki sen o produkcji filmowej. Tu była wytwórnia filmów fabularnych i tu teraz jest hotel, który wprost odwołuje się do tej historii, do tej tradycji filmowej Łodzi. Czego należy życzyć takiemu miejscu w dniu wielkiego otwarcia? Tego, żeby te piękne, wspaniałe, cudowne emocje, które dzisiaj nam towarzyszą, towarzyszyły każdego dnia tym, którzy będą tutaj w hotelu mieszkać. Bo dla nas Łodzian to jest oczywiście wydarzenie wyjątkowe i z uwagi na markę hotelu, i z uwagi na kultowość miejsca, ten związek z filmem, który tutaj w Łodzi jest zawsze szczególny. Ale dla tych, którzy będą do Polski przyjeżdżać, bo przecież marka Hiltona to wielu turystów, także międzynarodowych, będzie to odkrywanie i tego miejsca, i jego historii, i związku właśnie na przykład z Łodzią, na przykład z filmem. I wypada się tylko cieszyć, że jako łodzianie możemy powiedzieć Hilton gości w Polsce, ale Hilton przede wszystkim gości filmowej Łodzi. Sala koncertowa jeszcze połączona z możliwościami hotelowymi. Jak długo żyję, nie zdarzyło mi się, żebym mógł sobie wyjść z hoteliku 2 metry i mam salę koncertową. To jakiś absolutny luksus.